Witam gorąco w naszym Orient Blind Forest. I zobaczymy, czy dzisiaj skończymy już tę przepiękną gierkę. Została nam na dobrą sprawę ostatnia lokacja, chociaż jest bardzo, bardzo rozbudowana. Ale w taką godzinkę, jakbym się sprężył, to może damy radę. Zobaczcie, ile rzeczy jeszcze zostało do odblokowania. Już zrobiłem sobie te wyższe umiejętności, które pokazują nam na mapie. Zielone na przykład kuleczki, czy te niebieskie, czy te punkty umiejętności. To jest wszystko do wymaksowania. Tutaj możemy sobie sprawdzić na przykład, ile mamy zdobytych. Mamy 8 na 12, tu jest sporo. 8 na 15, tutaj jeszcze 13. Tych zostało. 6 godzin gramy, 79% i 214 zgonów. To nie jest aż tak dużo. I zobaczcie, że tu jest 6 godzin, a ostatnio 13 grałem bez tego dodatku i nie maksowałem, tak więc naprawdę za drugim razem Ori jest dużo łatwiejszy i też gram na wyższym poziomie, ale to spoko. Więc tak, lecimy. Lecimy, dajcie łapę na zachętę w tym odcinku. Później ewentualnie sobie na live będziemy chodzić po całej planszy, będziemy sobie zbierać wszystko na 100%. Ale to myślę, że następnym razem, teraz po prostu spróbujemy to skończyć. Próbujemy to wszystko skończyć. Musimy iść tu. Tyk. Oh no, zjarało mnie. Widzicie, jak się fajnie gra? Sobie to zapiszemy. Bym musiał tutaj trochę poszybować, nie? I tutaj jest taka fajna rzecz jak kuleczka. Kuleczka energii. Wszystko zapisane. Ej, oberwałem z tego. Tam jeszcze na dole byśmy mogli sobie punkcik umiejętności, ale to myślę, że innym razem. I teraz zostało nam szósty zmysł i tutaj jeszcze takie kuleczki do odblokowania. Myślę, że to sobie wymaksujemy już później. Szósty zmysł, to już mamy prawie pełne. Super. Super. Już jesteśmy bardzo blisko góry Horu. Tam już nie będę schodził. Ja bym może w tym odcinku to skończyć. To nie jest wcale łatwe. To nie jest wcale łatwe, zobaczycie. To jest taka rzeź. Trudna decyzja. Słoneczny kamień. I wbijamy. Jeśli wejdziemy do tego miasta, już nie możemy z niego wrócić. Więc teraz to, co mamy, musi nam wystarczyć. Myślę, że to jest do wygrania spokojnie. Z takimi punktami umiejętności, z tyloma kuleczkami. Wszystko spoko. Nie możesz teraz się poddać. No to nie możemy wyjść. I teraz tak, jest teleporcik tam na dole, ale to lawa. Więc to na razie jest lawa. I tutaj te rzeczy nas cały czas palą. Na przykład tu nie możemy przejść. Tu też nie możemy przejść. Musimy lecieć tu jak najszybciej. Rozwalić sobie to. Kurde.
Chyba tu musimy bardziej. Kurde, tu mnie spaliło, serio? Jakoś przedostanę, spoko. Zasejwować nie za bardzo tutaj można. Widzicie, że jest rzeźnia, co? To można sobie rozwalić na później. Ja chyba muszę iść tu. Dobra, widzicie, tutaj z każdej strony jest wszystko poblokowane. Musimy znaleźć jedno miejsce, które można odwiedzić. Na razie takiego nie ma. Tutaj można zawsze przycupnąć. Ale chyba to było tu. Chyba to było gdzieś tu i jeszcze tam wyżej. Dobra, tu jest gra zapisana. To też jest lawa? To też jest lawa, okej. Dobrze, że mam tę kulkę. Ależ super. Bo na przykład... O, teraz jest to, okej. Kurde, rozwaliłem to! Właśnie o to chodzi, żeby nie rozwalać tej kulki. Tej, wiecie, namagnetyzowanej. No! No! My tego nie przejdziemy, ludzie. Pomóż, pomóż! Dobra, jesteśmy na jakimś lądzie. Zapisane, co? Tu jest zapisane. Możemy ewentualnie sobie wejść w to. Jeszcze sprawdzę, co tam jest. Tu też nie ma lawy, więc te dwa możemy sobie na spokojnie sprawdzić. Obszary. Najpierw tu. To jest tak trudne, ludzie. Nie do wyobrażenia. Czy ja coś tutaj musiałem zrobić? Tam jest ta wajcha. Dobra, i teraz musimy skoczyć sobie w momencie. Czekajcie, muszę to zobaczyć.
No, trzeba w jednym momencie chyba tam skoczyć. Kurde, który to był moment? Okej, już wiem. Okej, już wiem. Już mniej więcej wiem, kiedy to trzeba skoczyć. Żeby to mnie nie dosięgło. Power! To był power, który nam się odblokowało. Gdzieś tutaj. Gra zapisana, tak? I powiedzcie, że to jest łatwe. Jak mi powiecie, że to jest łatwe, to gratulacje. Akurat ta góra to się powinna nazywać Góra Chora, a nie Góra Choru. To jest naprawdę rzeź. Wejdziemy sobie tu. To myślę, że dzisiaj jeszcze nie koniec. Jesteśmy w tej odnodze. Dobra, pół punktów. Spoko, co? Spoko. Spoko gierka. Dla najmłodszych. Gierka w sam raz dla najmłodszych. Gdzie teraz się otworzyło? Jest gdzieś, kurde, na dole. Nie, no to są takie zdradliwe miejsca, że pokazują nam niby to na dole, ale to jest gdzieś po środku. Kurde, nie wiem. Zobaczymy, ale trzeba wszystkie te lawy jakby odkryć, nie? Zlamił, żebym tak zlamił, że to jest wstyd. Taki wstyd. Tu mi poszło tak zajebiście.
Ale się uśmiejecie dzisiaj? Już myślałem, że to mnie rozwali. Dobra, teraz się skup, panie Ori. Wystarczyło tutaj 3 skoki nadusić. Jesteśmy tutaj, czyli górę mamy zrobioną, tak? Górę mamy zrobioną. A co jest tutaj? Mapstone. Kurde, nie mam? To by mi się bardzo, bardzo przydało. Niestety nie mam. Trzeba gdzieś znaleźć. I teraz zobaczymy, czy tu się nie odblokowało. Tu się odblokowało. No to spoko, wchodzimy. Trzeba po kolei te wszystkie miejsca robić. A, to trzeba chyba rozwalić. Tu trzeba rozwalić wszystkie te elementy, z tego co pamiętam. Czyli tak, najpierw się tam musimy dostać. Okej, to sobie zapisujemy. I teraz musimy rozwalić wszystkie nasze pomocnicze kulki. Deadly Defection. Tak jest. O to chodzi i tam się gdzieś odblokuje później. To już nie żyje. Grę gitara. Tu sobie wbijamy kołek. Looks good. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Po tej stronie na pewno. Czy to nam od razu się pokazuje? No nie pokazuje nam się na mapie. Nie, na mapie nam się nie pokazuje. Ja zapisuję na tym nowym jakby save'ie, żeby mieć te zielone punkciki, nie? Myślę, że po tej stronie to cały czas musimy walczyć. Sprawdzimy tutaj. Tak, to jest gdzieś tu. No i tak. Skąd ja tu przyszedłem? Tutaj. Ta lawa jest... dziwne. Dobra, co mamy tu zrobić? Co my mamy tu zrobić? Zobaczcie, przeciwnicy już są naprawdę mocni, bo... co by nie ulepszałem tego. Już nie pamiętam, co mamy zrobić. O no, jakie to chamskie. Gra zapisana. Patrzcie to, co trzeba.
Jak ktoś nie pamięta na przykład o tej umiejętności, no to dupa, nie? To dupa. Będzie się zastanawiał. Super. Oh my god, nie chcecie tego widzieć, jaki będzie rage. Sorry, to w ogóle nie w tą stronę. Nie chcecie tego widzieć, jaki tu będzie rage. Nie, nie chcecie tego widzieć. Dobra, widzimy się za pół godzinki. Ja myślałem, że się wykończę za pierwszym razem, jak to grałem. O Boże. To się wydaje takie łatwe, ale jest tak sterowanie dziwne. Ej, zjarało mnie. Jest tak sterowanie na takim małym obszarze akurat dziwne, że wiecie co? Ciężko jest. Po prostu w ogóle jestem rozkojarzony. Ja nie chcę tego etapu. Po prostu go nie chcę. Chcę, żeby już się przeszedł sam. Dobra, udało się. Really? To się dzieje naprawdę? To się dzieje naprawdę? Żartujecie sobie. Dobra, jak tam lawa? Znowu z tej strony. To chyba o stopień niżej cały czas pokazuje. Dobra, ja się nie znam. Więc ten etap to jest w ogóle istna masakra. Istna masakra, a co tam jest na dole? Jakiś mapstone? Nie. Nic, tylko się zabić. Tutaj nie mogę. Jak to by wrócić? Że jakoś tak. Ale tu będą rage szły, ja pierdzielę. Ten etap już nie jest dla normalnych śmiertelników, bym wam powiedział. Dobra, teraz pójdziemy troszkę na dół. Przydałoby się zdobyć jakiś... To...
Chyba nic nie ma. Oj, 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 oj. Dobra, tutaj. I tu teraz jest otwarte, fajnie. Fajnie. Jeszcze jedno na dole. Puszcza ten znaczek. No. Ja to żyję jeszcze tutaj? Serio? Yeah! Mamy punkcik. Mamy punkcik. Czy ja bym chciał na przykład zwiększać siłę i zasięg eksplozji światła? To co jest ukryte? No nie no, myślę, że eksploracja jest fajna. Ale przydało mi się, bo mam zregenerowane wszystko. Może ja powinienem właśnie tego więcej używać? Dobra, tu jest jakaś piłka. Czemu ja się zjarywam? Nie rozumiem, czemu się zjarywam, ale dobra. Szczerze nie rozumiem, dlaczego ja tutaj ginę. Naprawdę nie rozumiem. Powinien Ori lecieć w tą stronę. Nie da przejść. No to jak ja mam tą kulkę ogarnąć? A! Dobra. Bez komentarza. I tą kulę. Ach, mnie rozwaliło. Czyli tą kulę bym potrzebował do góry wrzucić. Zapiszemy sobie. Weź się tam wrzuć. Bez jaj. Hmm.
No bez jaj, kulko. No jest za dużo. Dobra. Poszło. W sumie i tak ona musi lecieć do góry. Kula. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ludzie. Już jest tilted. Co jest dzisiaj ze mną? Nie tak? Nie mogę tam skoczyć nawet, ja pierdyko. Co za dramat. I teraz tak, kto tam zostaje? Ewentualnie to można w górę wrzucić. Nie, dobra. Tej kulki to ja nie mam zamiaru w ogóle brać. Byście tu zwariowali. Jest 36 minut, a nie mamy w ogóle połowy lokacji. O kurde. Jak ktoś wytrzymał do tego momentu, napiszcie ale rzeźnia. Napiszcie ale rzeźnia. O, tu już schodzi to na dół. Napiszcie ale rzeźnia. Naprawdę, to co tutaj się dzieje, to już jest przeginka. Czy tutaj jest otwarte? Nie jest otwarte. Czyli tutaj zrobiliśmy, tutaj zrobiliśmy, tutaj zrobiliśmy. Raz, dwa, trzy. Trzy krainy. Musiałbym teraz jedną tutaj do góry zrobić. Ta jest nadal zamknięta. Pomóż! Dobra, z tej strony chyba wszystko już było, co? Jest nadal zamknięte. Tutaj, tutaj też zamknięte. Czyli chyba od góry odblokowała jedna rzecz. Chyba ta, ta albo ta się odblokowała. Jak zwykle. Jak zwykle randomowa kulka rozwaliła tamto.
Dobra, tu już byłem. Muszę się dostać tu. To też zamknięte. Tu już powinno być otwarte. Dobra, jest. I teraz będziemy tak schodzić tutaj na dół, nie? O Boże. Góra choru. To jest góra chora. Poczekajcie, poczekajcie. Co ja mam tu zrobić? Czy wy sobie żartujecie? Zaraz się zastanowię. Chyba to musi mi rozwalić. To... No nie wiem gdzie najpierw. Chyba nie oszukam przeznaczenia. Ja muszę zdążyć tam do tego. Bo tu w ogóle nic nie zdążę zrobić. Gdyby to się dało zapisać. Dobra, jest jeszcze jedna opcja. Jest jeszcze jedna opcja, tutaj latać w koło. Tak, dobra. Tu mamy kamyk. Ten kamyk muszę wrzucić tutaj. Dawaj, dawaj, Ori. Ori, 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 Ori. Nie, ta gra jest nienormalna. Dobra, to jest chyba jedno piętro niżej. Taka była piękna, nie? Taka była piękna ta gra.
To jest piętro niżej. No tak to chyba działa ogólnie. Taka jest kolejność rozwiązywania zadań. Let's go, my friend. Dlaczego? Dlaczego to się dzieje? No! Wiecie dlaczego, nie? Bo to jest piekielnie trudne. No pomóż! Co ty jesteś, nienormalny jajko? Tutaj. Jak ma strzelić, to nie strzela. Zajebiście. Co teraz? To. Dobra, zrobimy to, będzie godzinny odcinek. Jest jeszcze jedno piętro niżej. Trzeba wrócić z tej podróży. Nikt mi nie pomógł. Takie z nich kadżafasy. Dobra, teraz idzie w miarę. I tutaj musiałbym się gdzieś dostać. O, i tam na dole coś jest. O ludzie, najwyżej będą dwa odcinki. A, tu trzeba tak idealnie. Gościu się w smole gdzieś tam tapla. Oh, looks good. Co tam dalej trzeba było robić? Zapierdalać na galerze. Dokładnie. O, super, super, Oli. Widzę, że jesteś w formie. Olimpijska forma. Olimpijska forma, Oli. No to jest piekło, to jest piekło. Już nie ma przebacz. Już nie ma przebacz. Dobra, to mamy zrobione.
Co tu jeszcze? Które jeszcze? Tutaj na dół? Tu coś było. Tak, to jest coś do zrobienia. Czy nie? To jest chore, ludzie. Tu jest coś do zrobienia jeszcze. Miecze, kurde, w tych Gwiezdnych Wojnach. I teraz odblokowuje mi się chyba dolna lawa, tak jest. Lawa zjeżdża. Ale damy radę to przejść? Ej, nie, no ja chciałem jakoś przykucnąć. Ojej, granie na tilcie. Piękna sprawa. No, piękna sprawa, granie na tilcie. Taka była fajna gra. To jest dosłownie i przenośni przypał. O! To było niekonwencjonalne, muszę przyznać. To było niekonwencjonalne. Dobra, i teraz mamy dół do odblokowania. Czyżby punkcik umiejętności? What the hell? Chyba to ja nie chcę. Chciałem sobie punkcik umiejętności rozdać. Mam was wszystkich zabić. Dobra, więc tak. Stąd spadamy. Musimy tu iść. To jest tutaj. Dobra, tu jest środek, a tu jest teleport. W sumie na tych można farmić, nie? Chyba o to chodzi. Safe and sound. Chyba mamy wszystkie teleporty odblokowane w grze. No to wygląda. Tu jest zapis, no idziemy. Idziemy na tą rzeźnię. Chyba trzeba ich pozabijać. Małe knurki, więc tutaj by mi się przydało. Wiecie co? Lepsze ataki. Mhm. Lepsze ataki. Jadą.
On dużo Ori musi się nawalczyć, nie? By w ogóle coś tu zrobić. O Boże. Ale jest tilt, by trzeba zrobić przerwę. Straszny tilt. Dobra, jak tutaj przejdę to, to robimy przerwę. Czy tak? Co się robi? I nic nie robi? Wiecie co? Zapisujemy prawie godzinny odcinek na tilcie strasznym. Ale udało się. I tu już będzie naprawdę końcóweczka. Zrobimy ją sobie następnym razem. Kto dotrwał, napiszcie. Ale rzeźnia. To już było hasło na dzisiaj. Spróbuję wam to wrzucić. I dziękuję bardzo za oglądanie, za cierpliwość, bo naprawdę ta lokacja, jak się jeszcze troszkę użycie, to jest bardzo, bardzo ciężka. I do zobaczenia. Hej, hej.